Masz? Jest tu Wojtka ryba. Pierwsza. I to ładniejsza niż u mnie. Dobra, ja teraz lecę po jakiegoś większego garbusa, założyłem. Ty! Mam! O kurde. Nie no, ładnie. O, jak jak gigant. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie, dzisiaj lecimy łowić to, co ostatnio po prostu chcecie na maksa, czyli łowienie kleni. No czy się uda? Nie wiem, wy widzicie po miniaturce może, a ja nie wiem, nie mam pojęcia. Lecę na moje pierwsze łowienie kleni z rzeki na spinning i byłem ostatnio, szczerze mówiąc, byłem, ale złowiłem wtedy dwa okonie i wrzuciłem wam do filmu z okoniami z rzeki. No a dzisiaj lecę pod okonia i pod klenia i mam nadzieję, że się uda. Czy lecę z kimś? Jeszcze tego nie wiem, bo Wojtek chyba jeszcze śpi. Jest godzina 7 i niestety mi nie odpisuje. Zaraz do niego zadzwonimy. Dzwonię. Aktywny 5 minut temu. Dzwoniłem do niego 5 minut temu i był aktywny. Chyba nie odbierze. Smacznej kawusi. O, Wojtek! Halo? Wojtek, śpisz? No nie, śpię. Jedziesz ze mną na rzekę? No w sumie mogę jechać. No dobra. No, to na razie. No, czyli z Wojtkiem jednak jedziemy. No i to mi się bardzo podoba. Wojtek mimo tego, że zaspany, to i tak na ryby jedzie. Bardzo mi się to podoba. Takich ludzi się szanuje. No, a więc słuchajcie, lecimy z Wojtkiem na rzekę. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden z nas złowi tego klenia. Tam też są jadzie, szczupaki, okonie. Dlatego ja bardziej będę się nastawiał na klenia i okonia, ale jaś i szczupak mogą wejść jako taki przyłów. Te szczupaki nie są duże na tej rzece, są bardzo malutkie. Wymiarowych jest mało, bardzo ciężko je tam złapać. Mam dużo znajomych, którzy tam łowią i dlatego wiem takie rzeczy. Ja sam tam szczupaka, raz miałem styczność ze szczupakiem na tej rzece i zjadł mi całą gumę. No, bo wtedy się na okonia nastawiałem, do tego cały zestaw poszedł. Ale dzisiaj mam ze sobą stalki i masę przynęt, które już widzieliście, dlatego ja już się zabieram za szykowanie. No i mam jakąś godzinę, żeby dojechać do Wojtka. I lecimy w końcu na tą rzekę, bo nie mogliście się już doczekać, naprawdę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy nad wodą. Jest tam ze mną Wojtek. Hello, morbo. I lecimy łowić te drapieżniki z rzeki. Te krenie. Krenie, dokładnie tak. Opadła rzeka. No, jest o wiele mniejszy poziom wody niż jak byłem ostatnio. To jest na plus, totalny. Tutaj, słuchajcie, mam woblery, słabo je widać, ale przyciemnię kamerę. A tutaj mam gumki i zacznę sobie od gumki jak na razie. Coś zrobię. Waliłem się już. Masakra. Mam tutaj taką fioletową i sobie ją założę i lecimy z łowieniem. Dzisiaj ze stalką, bo jest naprawdę sporo małych pajków na rzece. A nie chcę stracić przynęt. I z tego co widzę, jest jeszcze mniejszy poziom wody niż był jak pierwszy raz tu łowiłem. Nie wiem czy to dobrze, raczej nie. No ale zobaczymy, może jakieś inne fajne miejsce odkryjemy przez to. Krzaczory wszędzie. Dżungla, słuchajcie, dżungla. O, nawet dzikie ptactwo tam jest. Sprzętu tyle, że co chwila mi się o coś zahacza plecionka. Ale miejsce piękne. I w miarę głęboko tu jest. Tu nie jest aż tak płytko jak tam. Jest pierwsza ryba dzisiejszego dnia, okoń. Patrzcie, jaki śmieszny grzbiet ma. Fajny, fajny. Nawet spoko. Wrzucam go do podbieraka, bo mam ze sobą taki mały. I położę go tutaj. Chwilę porzucamy i później go wypuszczę, chyba że sam odpłynie. Pierwsza ryba jest, Wojtek. No jest pierwsza. Oleś miejsce. Przy krzaczkach. Nie ma nic. Chyba tylko jeden garbus siedział. Dobra, nic się za bardzo nie dzieje na tej miejscówce, także wypuścimy garbusa. Małego co prawda, ale zawsze okoń. Płyń, rybko. Patrz Wojtek, mam takie kleniowe wopki. Kleniowe wopki? O, patrz ile ich tu jest. I jest mój ulubieniec, czyli to nie jest do końca kleniowy, ale to jest
Salmo, którego chcę dzisiaj przetestować i myślę, że mogę sobie go na razie założyć. Jakiego chcesz? Ten. Taki bardziej okoniowy, ale... W kształcie okonia. Znaczy nie w kształcie, tylko w kolorze. No, dobra, lecimy. Ogólnie nie mam pojęcia, jak ten w ogóle pracuje. Porzucę nim trochę. Jak nic się nie będzie działo, to sobie zmienię. Ty mam, już mam. Masz? Tak, ładna ryba. O! Chyba skupa. Jest tu Wojtka ryba. Pierwsza. I to ładniejsza niż u mnie. Chłopcu bez stalki szczupaka zrobić. Ale waleczny, kurde. Ładny. Malutki, niewymiarowy, ale ładny. Jest! Jest! Pierwszy mój szczupak z rzeki. Ojejku, zaraz się zwalę stąd. Ale jest taki bardzo mały, trochę gruby. No, fajniutki. Patrzcie. Jest Wojtek z pierwszym szczupakiem dzisiaj. No. Są okonie, są szczupaki, jeszcze kleni brakuje. No właśnie, ale fajnie uderzył. Fajnie, aj, bardzo fajnie. Na takiego malutkiego woblerka. No, tego koniowego, wiedziałem, że on się sprawdzi. Taki był głodny, że aż podwierak zjadł. Dobra, odhaczać będzie potrzebny. Muszę go wrzucić, bo spadnie się coś. Lecimy, lecimy do wody z nim. Ale to jest niebezpieczne. Dobra, leci, panie szczupaka. Poszedł. Jest, jest pierwsza ryba. Jest. Kurde, ile tam jest ziela. Okoń by mógł stąd wyjść, szczerze mówiąc, jest tyle ziela. One lubią takie miejsca. Zanim przejdziemy, to ja woblerka zmienię, bo ja zmieniam co jakiś czas. Ja nie zmieniam, bo ja kiedy na niego złożyłem. Zmienię może pod takiego typowego woblera, przypominającego rybę. Bez żadnych brokacików i innych pierdół. Zobaczymy, może on się sprawdzi. Tutaj można porzucać chwilę. Jakieś miejsce chcę znaleźć konkretne. Bardzo dużo roślin jest na dnie. Ty, szczupaka miałem przez chwilę. No. Zaatakował idealnie, jak mi wrzucił, ale taki mikrus. Idealnie, jak wrzuciłem woblera do wody, to zaatakował. Ależ to się prezentuje, stary, z góry. Pięknie. Dobra, z Wojtkiem musimy przejść przez most. Dawaj, haczacz, złowiłem siebie. Pokaż to. Coś ty narobił najlepszego. Ała, jeszcze, ała. O. Nie no, jak ja spadnę. Nie możesz spaść. Jak spadnę? Znaczy, nie uratujecie, nie ma jak. A ja się sam uratuję. Ja to chodzę tak. Biorę jedną nogę tu, a drugą tu. Ale to jest kozak. No. Ale co? Nie. Yes. Elegancko. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, wylądowaliśmy pod jakimś mostem. Musiało się to kiedyś w życiu zdarzyć. Wojtek sobie jeszcze rzuca, ja robię sobie przerwę. Wojtek też zaraz przerwę będzie miał i będziemy jedli, pili i odpoczywali chwilę i za jakieś 15-20 minut lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, zmieniliśmy teraz zestawy pod okonia. Ja sobie dowiązałem fluorokarbon, Wojtek na żyłeczce, też na okonia ta sama guma. Lecimy, popróbujemy na okonia, no skoro kleni nie biorą dzisiaj, to może jakieś okonie wpadną. No i słuchajcie, trochę rzutów porobiłem i jest to konek. Co prawda holu nie nagrałem, bo akurat dzwoniłem do kogoś, ale no mamy okonka. Taki nieduży, fajny z rzeki, zawsze cieszy. No cóż, jak biorę podbierak, żeby przytrzymać ryby, to tak czy siak więcej ryb nie chce się złapać. Ale co tam się dzieje? Policja. Ale przynajmniej mamy kolejnego okonka. I lecimy dalej. Teraz poszukiwanie okoni. Ja idę rzucić tutaj na pewno. Tu
kiedyś fajnego okonka wyciągnąłem. Zobaczymy, może coś tu będzie. Jest. Mam to. Wiedziałem, że tu jesteś. Co? Mam. Okonka. No, wiedziałem, że tu jest. Kiedyś już tu łowiłem rybę. Wrzucamy go do podbieraka i słuchajcie, jeszcze tu chwilę porzucam. Całą gumę mi zassał. Będę musiał niedługo jechać po nowe gumy, słuchajcie, bo już te fioletowe mi się kończą. Od razu jak będą, to kupię sobie całą paczkę. Dobra, wypuszczamy tego konia, bo rzucałem tu troszkę, ale nic się nie dzieje. Mikrus totalny. Taki malutki okonek. Zawsze coś, zawsze coś. Płyń. Jest, no. Proszę Państwa, o koniu Wojtka. Dokładnie tak, taki długi. No i nie ma. Powszedł, ale jest ryba. Znalezisko. No, nic tu nie ma. Ale tu jest jeszcze jedno. Kaperlan. Ty kaperlan? Karpelan, moja ulubiona. Karpelan, twoja ulubiona. A to? Rowiny są. Ale puste. Puste, zużyte. Dobra, ja teraz lecę po jakiegoś większego garbusa, założyłem. Ty, mam! O kurde. Ale nie jest to jakiś ogromny, ale jest. Nie no, ładny. Jak gigant. No to jak powiedziałem, tak zrobiłem. Jest, słuchajcie, mamy okonia. Teraz tylko go odhaczyć i wam go zaprezentuję, ale ładny, ładny. Odhaczę go i wam go pokażę, bo się szamota. No i słuchajcie, mamy, można już powiedzieć, że garbuska, no. Wymiarowy jest na pewno. Fajny, fajny, ładny. Wsadzę go znowu do podbieraka i z podbierakiem wsadzę do wody. Później go wypuścimy. Kurczę, tutaj będzie ciężko. Dobra. On sobie tam teraz pożyje chwilę, ja porzucam i może jeszcze coś złapię stąd. Ogólnie zrzuciłem pierwszy raz na obrotówkę kaperlana z Decathlonu za 5 zł. To jest dwójka. Także śmiesznie, śmiesznie. Próbuję dalej. Pierwsza ryba stąd już jest. Zobaczymy, czy będzie rekord dzisiaj, bo w żadnym miejscu chyba nie było dwa razy ryby. Masz na mnie jakąś obrotówkę? Prosto, że jest. Dobra, nic się tu nie dzieje, także dostałem od Wojtka pozwolenie na wypuszczenie pana okonia. No, taką obrotówę za 5 zł, to same wielkie okonie powinny siadać. O, nie wiem, czy ja miałem zaczep, czy miałem branie. O, 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 o! Wiedziałem, że tam mi ryba wzięła, a ty mówisz, że nie. To był liść, ale przez... ja mam... nie wiem. Boję się go brać za ten pyszczek, bo ma taki mały, ale i tak go wezmę. Jaki bydlak! Ale i tak ja mam największą rybę i mnie nie pobije. Ty masz inny gatunek? Dobra, rzucam ją do wody. Siup, maluch. Jest, jest, ładny. Uuu, puścił. No nie! Kurde, był ładny. Kurde, oczywiście. Ale taka ładna ryba była. No, że nie mogłem go podnieść w ogóle. Na tą jaskółkę. A myślałem, że to nikt nie weźmie. Jest, siedzi. Siedzi? Tak. Yeah! Jest tu Wojtka, okoń. Ha, wiedziałem, że go złowię. Jest, słuchajcie, okoń. Rekord Wojtka. Polski. 58 cm. Milimetrów znaczy do wody. Patrzcie, jaka ryba. Pokaż to, pokaż, pokaż, pokaż. Patrzcie, przynęta jaka, a jaka ryba. Jest. Niewiele większy okoń od przynęty. Dobra, słuchajcie, a więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. No, celem odcinka były klenie, ale wyszło tak, że brały okonie.
Szczupak mój. I szczupak, tak. Jeszcze szczupak się trafił. No i słuchajcie, myślę, że fajnie wyszło. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej odcinków rzeki, to też piszcie w komentarzu. Może pojedziemy nad inne, albo nad inne odcinki rzek. No zobaczymy. Wbijajcie do mnie na Instagrama, który macie tutaj. Do Wojtka na Instagrama, który macie tutaj. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.